Siemanko, z tej strony Detrak i witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Sims 3 4 pory roku. No więc, dobrze, kolejny odcinek. Oczywiście wiosna. Jak widzicie, chmury. Właściwie dopiero przeszła ulewa, przez całą noc padało. No i Monte Vista wygląda naprawdę przepięknie wiosną, tak zielono i ładnie. Ogólnie chmury też dodają pewnego takiego wiosennego klimatu, no bo w końcu wiosna to nie tylko błękitne niebo i słońce, ale również burze i inne tego typu rzeczy. Co ja wam miałem najpierw pokazać? A, już wiem. Jak wiecie, Kosmita związał się z Ellie. I dopiero teraz odkryłem, że w swoim wyposażeniu miał oto ten kosmiczny statek kosmiczny. I właśnie teraz ulepsza on sobie go i będzie mógł latać w podróże kosmiczne. Znaczy tak nazywa się to ulepszenie. No i zobaczymy, jakie nowe interakcje pojawią się po tym, gdy ulepszy ten obiekt. Jak widać, jeszcze troszeczkę pada, no ale mam nadzieję, że gdy nadejdzie ranek, deszcz ustanie i będziemy mogli zabrać się za rozgrywkę nie w deszczu. Jest jeden stopień, dość zimno. Dobra, przyspieszmy to troszeczkę. I zobaczymy, albo nie w tym czasie jeszcze. Zobaczcie dziecko. W poprzednim odcinku się urodziło, jeżeli nie wiecie. Oczywiście w pół kosmita, w pół człowiek. Śpi sobie ładnie. A obok śpi sobie Effie, czyli córka Mai i Jasona. Już jest większym dzieckiem. I jest bardzo podobna do matki. Zaraz wam tutaj przybliżę. Naprawdę jest podobna. Co jeszcze? Co jeszcze? Jak wiecie, lub nie, w otoczeniu na wiosnę pojawiają się różne kwiaty. Można je zbierać, kolekcjonować. Wywołują one również alergie. A właśnie, a propos alergii czy tam chorób, Maja ma nastrójnik, że niby rozsiewa zarazki. I wiem, co można z tym zrobić. Jeżeli wasz Sim nie chce chorować, wystarczy, że pójdzie do przychodni medycznej czy tam do szpitala i poprosi o zastrzyk. Na zastrzyk przeciw katarowi. Właśnie ma takie pragnienie moja Simka i to również uczynimy, gdy się obudzi. To, już chyba ulepszył. Tak. Okidoki. Zobaczymy. Podróżuj do... Księżyc, planeta Sixam? Wielki pas asteroid. Ciekawe. Tylko dobra, niech się najpierw wysika. Szybciej, staruchu. Idź szybciej. Czas się zająć dzieckiem. Bachorek mały płacze. Głodny jest. Nie lubię dzieci w Simsach w sumie. Najbardziej odpowiadają, gdy są w wieku nastoletnim. Wtedy najwięcej można robić nimi. A dzieci, małe dzieci i niemowlaki to sam kłopot jak dla mnie. Okidoki. Eli idzie. Jak konik. Konik już się też obudził. Wow, ale fajnie to wygląda. Ale pięknie. Widzicie to? Ale zajebiste. Przepiękne niebo, co nie? Wow. Chyba moje ulubione miasto. Nie, naprawdę świetnie to wygląda. Ten widoczek. Świetny. A kolor chmur? Jeszcze lepszy. No więc... Tak. Niech Romich? Jak on ma? Romisz? Dobra, nie wiem, kosmita nasz wyruszy na tą podróż. Może wybierzemy zwykły księżyc. A co mi tam? Ubrał się w swój elegancki blazerek i już może podróżować.
No. No i co dalej? I nic. Sydney idzie do szkoły. Chyba Jason też powinien. A nie zaczyna za 2 dni. No niech zaczyna. W sumie dobre urozmaicenie, że dali możliwość, że gdy kosmita jest w rodzinie, może sobie podróżować. Że nie jest tylko zwykłym Simem z zieloną skórą, ale również ma inne interakcje. Niesmaczony jest czymś. Co tam? Obrzydliwe jedzenie. Nie można tak wybrzydzać. O, no właśnie. A Jason powinien rozwinąć logikę. Ogólnie ogarnijmy, gdzie jest jakiś park z szachami. Może. Kurde. Może tutaj. Ale leje. Ulewa niezła. Dobra, nie zważajmy na to. Nieważne. Dobrze, wiecie co? Ja nie będę szukał żadnej parceli z szachami, gdzie może sobie rozwinąć logikę, tylko po prostu kupię stół szachowy i niech sobie, i niech się bawi. Gdzie on? Tutaj. Hopsa. Krzesło również się przyda. A nawet dwa. I niech sobie Jason poćwiczy troszeczkę gry w szachy. Tymczasem jeszcze rozwinie sobie logikę i będzie dobrze. A Maja, z racji tego, że jest chora i niezbyt dobrze się czuje, niech pójdzie sobie do przychodni i zażyje ten zastrzyk. Może jej pomoże wyzdrowieć. Tak, wystarczy kliknąć na interakcję, poddaj się kuracji. I to tyle tak naprawdę. Dajesz, rozsuwasz szybciej. A co z tym dzieckiem? No, mama go trzyma na rękach. Ale jebło. Jebut. O, a nasz kosmita przyjechał. W takim razie, gdy przyjechał. Co? Zamykamy niepotrzebne powiadomienia. Więc gdy nasz kosmita przyjechał, niech ulepszy swój powóz na działa laserowe. Wtedy będzie mógł porywać simów i najeżdżać miejsca publiczne. Jestem naprawdę ciekaw, jak to będzie wyglądało, a więc tak zrobimy. No, w ogóle dzieci tutaj nie ogarniają za bardzo. Kurde. Biedne dzieci płaczą. Ja nie mogę, ale się drze. Na jej miejscu byłbym bardziej cierpliwy. W końcu nagrywam. No. Śnieżka się przestraszyła pioruna. Ogólnie ktoś powinien na niej pojeździć, bo jest samotna. Jakie to straszne. Dobra, Maja już wychodzi już ze szpitala. I może niech. A co mi tam, że ulewa? Niech pozbiera tutaj jakieś kwiaty w okolicy. Nie wiem, czy je się wsadza do wazonu, czy coś w tym stylu. Obejrzyj. Podnieś. Ogólnie fajnie to wygląda, że w otoczeniu jest tyle kałuż. W całym mieście kałuże tutaj się rozlewają. Dość realistyczne, chociaż kałuża na pochyłościach w realnym świecie by się raczej nie zdarzyła, a woda spłynęłaby po pochyłości. I to tyle. Ale dobra, nie wymagajmy, to tylko Simsy. No, ale już się wypogodziło. Na szczęście. Więc niech Maja podrywa troszeczkę kwiatków. Ej.
Miała wziąć zastrzyk przeciw Katarowi i co? Nadal ma to pragnienie. O co chodzi? Ojej, ojej. Szpital? No, jakiś bóg znowu. Ja nie mogę. Dobra, nieważne. Mniejsza o to. Mniejsza o to. I ma te kwiatki w wyposażeniu. I można je sobie tutaj postawić na meblach w domu. No i co? Ładnie to wygląda. Jezu, ci Simowie nigdy nic samemu nie zrobią. Zawsze trzeba prosić ich o wszystkich. O wszystko. Okidoki. No dobrze. Ja nie mogę, jakie głupie dziecko. Co do cholery? Wiecie co? Ja już dzisiaj nie mam ochoty na rozgrywkę. W tym czasie pokażę wam jeszcze jedno. Przepraszam was bardzo, ale jestem dzisiaj jakiś zdenerwowany. A pokażę wam coś jeszcze. Co doszło nowego? Chodzi mi głównie o parcele. A więc z parceli domowych doszła ta posiadłość, w której mieszkają moi Simowie. Nazywa się Lexington, ma 4 sypialnie oraz 2 łazienki. No i jak widzicie, jest całkiem komfortowa. Bardzo przyjemnie mi się w niej gra. Co jeszcze? Ale w parcelach publicznych doszło ich całkiem sporo. Są to parcele. Parcele sezonowe tylko, czyli zamienniki parków z miast, w których dodane są festiwale. Na przykład, jeżeli nie macie w jakimś mieście festiwalu, po prostu wam się automatycznie nie rozpoczął, to wtedy wstawiacie na miejsce danego parku nowy z tej zakładki i wtedy obiekty festiwalowe z pewnością się pojawią w parku. Co jeszcze? Jeżeli macie Monte Vista, czyli ten oto świat, festiwal automatycznie się nie pojawi. Trzeba najpierw ściągnąć park przystosowany właśnie do 4 pór roku, a żeby to zrobić, wejdźcie w link do giełdy wymiany, będzie on oczywiście w opisie, i pobierzcie parcelę parku etruskiego. Jak ją pobierzecie, to zamieniacie park z podstawowej wersji miasta z tym nowym z katalogu z parcelami publicznymi. I to chyba tyle. Więc szczerze mówiąc, po tym monologu foch na grę mi przeszedł, więc spróbujmy wrócić do tej kapryśnej gry i zobaczmy, i spróbujmy to ogarnąć. Ogarnijmy to ładnie. Więc dobra, więc niech Jason zajmie się swoją córką, niech wyściskają. Połaskoczę i zaatakuję pazurem. Myślę, że to wystarczy. Jezus Maria, te dzieci są naprawdę kapryśne. Dobra, więc niech jeszcze ona karmi. Pobawi się z nią wspólnie, jakieś inne interakcje randomowe. A później niech pojeździ na Śnieżce, która już potrzebuje ujeżdżenia troszeczkę. O. Sydney wrócił ze szkoły, oczywiście parasol połamany. Ojej, dobrze, niech odrobi lekcję w takim razie. Gówniarz jeden. Dobra. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że ten odcinek jest taki dość nieogarnięty, ale myślę, że takie rodzaje filmików również są potrzebne. Oto taka zwykła rozgrywka. Ale to w sumie kwintesencja Simsów, właśnie takie zwykłe dni. Ale minę strzeliła. Widzicie to? No. Niech odrobi lekcję. Dobrze. Widzieliście to?
Opuściła jakby dziecko i zaczęła klaszczeć. Co się dzieje? O Jezu. Ach, te błędy. Dobra. Odkładaj Bachora do końca. I niech konik ma coś z życia. Czasem niech nasz stary kosmita pożywi się czymś i umyje, bo chyba śmierdzi. No i dobrze. Powoli chyba będziemy kończyć ten odcinek, bo już czas leci tutaj, prawda, nam. No i będzie trzeba kończyć. Ale nie tak szybko, nie dam tak szybko odejść. Co by to wam jeszcze pokazać? Chyba naprawdę już nic ciekawego nie ma. A więc skończymy ten odcinek widokiem deszczowej scenerii i Eli dosiadającej Śnieżkę. Ja byłem Detrek, a to było The Sims 3, 4 pory roku. A jeżeli filmik wam się spodobał, to nie obrażę się, jeżeli skomentujecie, polubicie i zasubskrybujecie mój kanał. No więc to było tyle i ja się z wami żegnam.